No, jak widzicie, jesteśmy już na polu. Pogódka jest przepiękna, świeci słoneczko. I zaczniemy sobie od zobaczenia, jak tam marchia, jak to u mnie mówią, czyli makia śródziemnomorska się ma. A z makią jest całkiem nie najgorzej. Tutaj widzicie zaściółkowana szałwia. Za bardzo jej nie dręczą inne chwasty, jednak ta ściółka swoje robi. Tutaj obok katalpa odbiła z zeszłego roku i tutaj jeszcze w dołku są szałwie omszone. Też są całkiem spoko zabezpieczone przed chwastami i tak nie wybijają im chwasty. Tutaj starce nie za bardzo rosną szybko, rosną dość wolno, ale nie zdechły i to jest najważniejsze. Tutaj lawenda. Tutaj kolejna szałwia omszona, tutaj magi włoskie sobie rośnie. Tutaj lawenda, tutaj szałwia, tym razem ta hiszpańska, nie szałwia, tylko lawenda hiszpańska. Tutaj oliwnik odrasta, odbija. Tutaj zaraz obok trachykarpus, widać, że mu odpowiada stanowisko, bo już jeden listek tu wypuścił, teraz wypuszcza drugi, ten już chyba będzie taki bardziej rozdzielony, także powinien się tu fajnie zadomowić. Tutaj rozmaryn, troszkę tak mu przyżółku liście, nie wiem, czym to jest podyktowane i spowodowane, ale nowe listki są zieleńsze. Być może spowodowane jest to nadmiarem słońca tutaj występującym. Po prostu musiał się on przestawić na nowe stanowisko. Tutaj te patyczki tak zwane też fajnie sobie rosną. Kolejna magia włoska. Tutaj sadzonka meli a zedrach. Rośnie, wypuszcza. Ta, nie wiem dlaczego takie ma końcówki liści lekko przyżółknięte, bo jest jeszcze druga sadzonka wsadzona i o wiele ładniejsze ma te liście. Tutaj perowskia. To akurat nie jest perowski kwiatek, ale tutaj zaczyna kwitnąć. Obok jest, z tego co pamiętam, jak ta roślinka się nazywała. Najwyżej dam wam podpis pod spodem, jak sobie nie przypomnę. Tutaj lawenda odmiany wariegata też fajnie rośnie, zaraz zakwitnie, trzeba będzie kwiatki ściąć, to jeszcze się rozkrzewi ładnie w tym roku. No i tu szałwie też omszone, dwie rosną, tutaj następna lawenda, starzec. Tutaj zobaczcie sobie kolejna wsadzona melia, ładnie odbija, ładnie rośnie. No i jeszcze tutaj kolejny rozmaryn. Rozmaryny właśnie tak przyżółkły. Może pH gleby? Nie mam bladego pojęcia, czym to jest podyktowane. Wydaje mi się, że jednak intensywność nasłonecznienia może mieć tutaj, odgrywać znaczącą rolę, ale przyzwyczają się do nowego miejsca i będą rosnąć jak trzeba. Tutaj jeszcze mamy sadzoneczkę ketmi syryjskiej. To jeszcze od zeszłego roku tutaj rośnie. No i jeszcze figa. Figa. A tak się ma figa. Wypuszcza liście. Rośnie. Jeszcze później wsadzę kolejne sadzoneczki figi. Już trochę większe. O, i zobaczcie na przykład ten rozmaryn. Ten rozmaryn nie ma tak pożółkniętych liści. Ciekawa sytuacja. No nic. Już zobaczyliśmy, jak się ma tutaj ogród śródziemnomorski, więc przejdziemy sobie teraz do ogrodu warzywnego i przy okazji zobaczcie porzeczki. Tutaj młode jagody kamczackie zasadzone. My jesteśmy już w tym ogrodzie warzywnym i zobaczcie, pomidorki
już różowieją. Zobaczcie, ile pomidorów. Odmiana Betalux, polecam. Gorąco polecam. Tu obok arbuzy już biorą się za kwitnienie. Intensywnie się rozrosły. Z tyłu ogóreczki. Tutaj to Solanum caripense, nie wiem, zero owoców na tym. Ta roślina to jest jakieś nieporozumienie. Pomidorki, zobaczcie, ile na krzaku pomidorów. Full pomidorów, do bólu. Tu cukinie słabo powschodziły, później dosiewałem, ale już nadrabiają zaległości. O, proszę. Są cukinki, elegancko, fasolka tutaj. Jest też pierwsze fasolki, także tutaj miechunka pomidorowa, gigantyczne krzaczury. Nie widzę na razie żadnych owocków na niej, ale na pewno będzie ich dużo. Obok bakłażany. Bakłażaniki, ale też na razie nic. Owocków nie ma. Żadnych zawiązanych. Niby deszcze popadały, ale jednak wymagane byłoby trochę więcej. Papryka. Ogóreczki. No i tu jeszcze cukinii, trochę arbuzów. Gdzie nie gdzie. Powsadzanych. No i dynie. Intensywnie się rozrastające. No i tu jeszcze za płotem mam poziomki. I tutaj dalej różne warzywka korzeniowe, cebulka, takie bajery. Ale dobra, przechodzimy jeszcze do kwiatków. Jak się mają kwiaty? Zobaczymy sobie. Tutaj ta cała rabata kwiatowa. Niedawno plewiłem. Widać, że naprawdę już lada moment będą kwitnąć, także będzie ładnie, będzie fajnie. Tutaj widać też pączki, tutaj. Zobaczcie sobie, jak pięknie wygląda kleome. Zaraz pierwsze kwiatki będą, takie właśnie maryśkowate liście ma. Tutaj zatrwiany, też ładnie rosnące. No i tytonie ozdobne, które lada moment również zakwitną. Tutaj okręg z dali, same dalie w kółko tak posadzone. No i tam na górze jeszcze mam sady, tutaj ta łąka kwietna, ale to jeszcze nie za bardzo wygląda. Także przechodzimy na dół. Na dole jest ogród egzotyczny i zaczniemy sobie od paulowni, bo są na brzegach posadzone i paulownie ładnie rosną. Podoba mi się, no już taki listeczek całkiem, niczego sobie. Tu kolejna sztuka, ta jest nieco większa, widać, jakaś ptaszyna tutaj nawiozła trochę tą paulownię, ale ładnie rośnie. Myślę, że jeszcze do końca lata troszeczkę to drzewko nam się wzmocni. Tutaj Arundodonax, odmiana variegata. Taki niepozorny na razie, nie za duży. Obok bezczarny, odmiana o bordowych liściach. Tutaj kanny wyrastają, młode rączniki. Takie to zminiaturyzowane formy porosły, z malutkimi już owockami. Tutaj morwa papierowa sobie rośnie. Jedna morwa, druga morwa, tam kolejna kanna. Tutaj też powinna być kanna, ale jeszcze nie wyszła. Tu jeszcze kanna. Tutaj widzę, w bardzo słabym stanie jest posadzony wcześniej banan preriowy. No, za ostre słońce i za sucho dla niego tutaj. Tutaj druga sadzoneczka, bardziej w zacienionym miejscu.
Jest nieco lepiej z nią, nieco lepiej, ale też nie ma szału. Tamtą będę trzeba reanimować. No i tutaj miskant. Na razie taki słabowity, ale wszystko w swoim czasie. Pierwszy rok po wsadzeniu. Tutaj młode tamarillo. Ładnie rośnie. Tutaj taka kępa. Kępa kan. Jakoś tam wyłażą te kanny. Nie są jakieś gigantyczne. Tutaj hibiskus bylinowy. Ten akurat fajnie sobie radzi. Obok szkarłatka. Odmiana Silberstein o takich liściach typu wariegata, marmurkowych. Bardzo ładna roślinka. Rączniczek. I bananek. Taki markotny był, ale jakoś tam odżyło to basio i widać, że rośnie i myślę, że będzie szansa, żeby go tu w łatwy sposób przezimować. Tutaj jeszcze ventricozum. Też widać, popaliło mu liście te szklarniowe. Dopiero teraz idą te właściwe listki w dobrym stadium. Tutaj kolejna kanna, pieprz syczuański z owocami już rośnie sobie. Tutaj aralia chińska powoli wypuszcza liść za liściem. Nie jest to jakieś zawrotne tempo. Tutaj kolejna kanna. Wszystko widzicie takie zminiaturyzowane. Sucho. U mnie w województwie sucho i to widać, odbija się to na roślinach. Tutaj jest ten, jak on tam ma, miskant. Znowu tutaj kolejny pieprz syczuański innej odmiany. Też już z owockami. Tutaj kolejna szkarłatka. Tamarillo. Znowu miskant. I tutaj ładnie akurat teraz już rosnąca Burgmansia. Kolejny tamarillo, Burgmansia. Tutaj parę abutilionów wsadzone. Ta Burgmansia najładniejsza. Tutaj rosnąca. Już widać, że się zebrała w sobie i idzie w dobrym kierunku. Kolejne abutiliony. Tutaj hibiskus bylinowy raz był skoszony razem z trawą, ale odbił i rośnie. Tutaj znów basio, też tak przecierpiało, ale już widzę, rośnie, także będzie z niego bananek fajny. No i tutaj kolejna Burgmansia, dwa butiliony, te kwitnące, zobaczcie sobie, jak pięknie kwitnie. Bardzo ładna roślinka. No i tutaj jeszcze na obrzeżach wsadzone są rączniki, ale one tak pomimo nawożenia widzę, tak szału nie robią. Szału nie robią, jakieś małe są, ale to u wszystkich w tym roku takie małe. Maj zimny, niesprzyjający i to wszystko takie jest niemrawe. No i jeszcze wzdłuż słupków mam posadzone mini kiwi i ono sobie akurat całkiem spoko rośnie, ta aktinidia, pomimo tego, że wymarzła w maju. I tutaj mam posadzone, i tak przy każdym słupku są posadzone te aktinidie. I one całkiem spoko sobie na razie funkcjonują. Tutaj jeszcze gunerka, ale ta jest naprawdę mikra, tinktoria. Nie za duża. Ale myślę, że spokojnie, z czasem wzmocni się, podrośnie i jeszcze będzie z niej całkiem zacna roślina. O wiele lepiej wygląda rosnący za płotem rabarbarek. No więc co, została nam pustynia i jeszcze pokażę Wam inwestycję nową, bo staw został powiększony, ale to za chwil kilka. No więc zbliżamy się do stawu. Tutaj mamy roślinę miododajną, amorfę krzewiastą. Fajna, kwitnie na ciemnofioletowy. Taki podobny ma pokrój trochę do grochodrzewu. Jak widzicie, przyrosty są dość spore. I takich tutaj amorf mam wsadzone 4 sztuki. I oprócz nich eukaliptus guni. Zobaczcie. Niedawno był film na temat właśnie eksperymentu eukaliptus i widać, że już zaczyna fajnie rosnąć i teraz dopiero się zacznie ten intensywny wzrost tego eukaliptusa, bo ma tą masę zieloną, z której może pociągnąć. A teraz zobaczcie staw. Tutaj jest ta pierwotna część stawu, a tutaj jeszcze o tą część zostanie on powiększony. O, tam w kąciku sobie zaskroniec pływa. Tutaj mam karasie wpuszczone na razie, takie
drobne rybki. I tu właśnie ten część jeszcze jest powiększony staw, jeszcze będzie pogłębiany i tam na ta taką bardziej zabagnioną część ta ziemia z wybrana ze stawu jest przeniesiona. I tutaj teraz już sobie idziemy do pustyni tędy. Taka ścieżeczka fajna przez leszczyny. Wydeptana. Trzeba się przedrzeć i jesteśmy już na pustyni. Tu obok jest dla pszczół zasiana facelia z gryką. I tak w tej chwili się mają roślinki pustynne. Fajnie to teraz jest wyeksponowane po wyplewieniu trawy. Jeszcze będą złożone kamienie. Znalazłem fajne miejsce z dużą ilością głazów w okolicy, także tylko taczka i zwozić. No i zobaczymy sobie, jak się mają rojniki. Teraz je dopiero pięknie widać. Jakie to są niesamowite rośliny. Tutaj yucca, bright edge. Mrówki ją oczywiście z mszycami męczą, bo przecież tak mało roślin jest w okolicy, że akurat yucca trzeba pomęczyć. Kolejne rojniczki. Zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego ta opuncja figowa nie chce wypuścić żadnego bocznego odrostu. Na razie tutaj nie widzę za bardzo, żeby się coś z nią działo. Sadzona jest i tak po prostu stoi. Tamta cylindropuncja o wiele lepiej sobie radzi, bo ona już idzie przynajmniej na wzrost do góry, a tamte tak stoją. Tutaj jest echeveria, taka widzieliście, na żółto pomalowana, puściła dwa odrosty, także fajnie się rozrasta. Tutaj wsadziłem sobie opuncję taką zwykłą, mikrodazys domową, taka była przypalona przez słoneczko, ale widać zaadoptowała się już do nowych warunków i rośnie. Tu kolejny rojnik, zobaczcie jaki niesamowity, wybarwiony na czerwono, przepiękny, obok kaktus. Troszkę się tutaj trawka przebija, ale pozbędziemy się stopniowo. Kolejny rojniczek. Ten jest naprawdę pokaźny, zobaczcie. Duży. No i idziemy do góry. Tutaj mamy jeszcze jedną miłkę. Odmianę barwną. Taki pajęczynowaty. Agawy. Proszę, kolejne rojniki, kaktus. Te kaktusy tu posadzone trzeba będzie wykopać na zimę, ale zobaczcie, jaka piękna jest ta opunkcja. Mikrodazys, var alba. No i te opuncje. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Tutaj jeszcze escobaria. Mam jeszcze jedną, nową, już wcześniej widzieliście, do wsadzenia. Też ją gdzieś w tym rejonie wsadzę, żeby się nie pomyliły. Tutaj opuncja denudata. Piękne. Piękne człony powyrastały. Kolejna agawa. Trochę mrówki ją widzę dręczą. No i rojnik. Zobaczcie, no, jak sztuczny, niesamowity. Tu kolejna yucca aloifolia. Widać, całkiem fajnie sobie radzi. Rojniczek, obok agawa. No i kwitnący aloes. Teraz już widać kwiaty. Tak wygląda właśnie kwitnący w gruncie aloesik. Obok niego słonecznica, pięknie rosnąca, rozkrzewiająca się tu kolejna. Też intensywnie już widać nasionka, będzie można zebrać do wysiania. Tutaj jeszcze euforbia.
Havortia, zobaczcie. Ładnie, kolejna słonecznica. Aloes. Tak kwitnie jeszcze. Przepięknie na czerwono. To widać, mrówki cały czas gnębią. Tu kalansze, temu naprawdę odpowiada. I temu aloesowi to miejsce. Gasteria również zaczyna rosnąć. Havortia, kolejny aloesik. Te też się zebrały w sobie. Ta roślinka tutaj, nie, zawsze nie pamiętam nazwy, ale no, widać, miejsce jej odpowiada. Tutaj jeszcze krasule. Mocno się przebarwiły od słońca, ale rosną. Aloesy również. Dają radę. Tutaj jeszcze portulakaria. Tutaj się bardzo ładnie rozrosła ta euforbia. Zobaczcie, ile bocznych odrostów puściła obok Havortia. No i aloe vera. Aloe vera naprawdę ładnie, obok jeszcze Havortia. Proszę bardzo, zakwitła. Kolejna. Jeśli taka roślina sukulentyczna kwitnie, to świadczy to tylko i wyłącznie o jednym, że stanowisko, na jakim rośnie, jest zbliżone do naturalnego. Także jest jej dobrze, więc kwitnie. Co mnie bardzo cieszy zresztą. Tutaj portulakaria kolejna. Ta, którą myślałem, że zmarzła, odbija. Tutaj jeszcze jedna Havortia, tylko ją tu jakieś chwaściki. Widzicie, to nie jest pesz. Wszyscy myślą, niestety się wyrwała. To jest taka trawka drobna. Ona się bardzo łatwo wyrywa. Ale widzicie, z sukulentami jest prosta sprawa. Zakopujemy i już rosną. Nie ma problemu. Tutaj kolejny aloesik. Naprawdę ładny. Tam jeszcze dwa dorodne egzemplarze drzewiastego. Czyli Aloe arborescens. No i tutaj kilka innych. Pięknie kwitnące krasula. Jedna z niewielu, którą można sadzić w gruncie u nas. Z delikatnym tylko okryciem tworzy takie właśnie kępy. Bardzo ładna. No i tutaj inne odmiany krasul, Havortii, aloesów. Jest tego troszeczkę, jak widzicie. I ciągle będzie przybywało, także będzie się to rozwijać. Tutaj Opuntia fragilis. Dwie sadzoneczki ładne. Ta Opuntia niestety nie wiem, bo mi się nazwy zagubiły, ale rośnie naprawdę, naprawdę ładnie. Tutaj Utanensis, Utanensis. Kolejny rojniczek. No i jeszcze na tej ostatniej Opuntii sobie skończymy podróż. A, jeszcze ostatni eukaliptus. Zobaczymy, jak tam on się ma. Jak tam wygląda. Tu wyściółkowałem wkoło niego wyplewionymi z pustyni chwastami i widzę, że naprawdę dobrze mu tutaj jest na górze. Rozwija się. Nie wiem, do jakich rozmiarów w tym roku urośnie. Jeśli zima będzie łagodna, to i zimą będzie rosnąć. Także tak się ma sprawa na pustyni. Także tak się ma sprawa na pustyni i na całej reszcie roślinek. Jak widzicie, jest tego trochę. Żeby o to zadbać, trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić. Także sporo mnie to roboty kosztowało, ale naprawdę fajnie, fajnie jest się pobawić z tym wszystkim. Polecam każdemu uprawę takich egzotyków. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!